Kiedy filmik z gołębiami? Więc jeśli chodzi o gołębie, to jest biały gołąb, czarno-biały gołąb i brązowo-biały gołąb. Chcieliście filmik o gołębiach? Czemu nie zrobić, nie? Źle nazywam. Tu mamy jakiegoś gołębia giganta. O, do kamery. Cicho, stój. Prezentacja do kamery. Nie chcą się zbytnio prezentować. No ale o, uciekają. Dobra, zobaczmy, co tam w środku jest. Gołąbki oczywiście mamy. Mama powiedziała, że sobie zostawia tylko parę sztuk białych. No tu są młode, ale tu Saigon. O, tu jest taki ładny brązowy, ozdobne. Ten biały ładny jest, on właśnie z takim, na głowie ma taki grzebień. O, te brązowe to są fajne, te ładnie też wygląda, jak jakiś fajny ptaszek. Ja się gołębiami za bardzo nie zajmowałem, to mamy hobby, gołąbki. Nie mogę. No, o, tutaj ma mama Stefania. Tutaj pozdrów od razu rodzinkę, bo ogląda. Dobra, mamo, powiedz coś o tych gołębach, bo ja nie mam pojęcia o tych gołębiach. Są to różne, różniste, okrągłe i kuliste. Dobra, ten. Tu są pocztówki ozdobne, mieszane. A jakby ktoś chciał takiego kupić albo dostać? No, za symboliczną złotówkę mogę oddać. O, no, jakby ktoś, a ile chce, ile można oddać? Ja mogę nawet 10 jednemu oddać. O, 10 sztuk za złotówkę. A jak? Normalnie oferta nie do przebicia. Dobra, zaraz zrobię im zbliżenie, jak one wyglądają. I ten. Także jakby ktoś chciał odwiedzić Ediego. No, to dostanie gratis gołębka. Ale zaraz będzie jeden mniej, bo tam kot chodzi. Widzisz? Nie, koty nie ruszają naszych gołębi. Nie? Nie zjedzą? Nigdy. A rosół z gołębi? A czemu nie robimy rosołu z gołębi? Bo ja nie mogę takich zwierzątek zabijać. Ja tak samo. To są moje ptaszki. Tak samo, gdzie? Szkoda takiego ptaszka. No, niech se latają. Szkoda takiego ptaszka na ten, na rosół. I ten. Jeszcze tam na ogród pójdę i trochę z ogrodu ponagrywam, bo też chcieli ten. Dla szalonego farmera chciał wiedzieć. A? Jest taki szalony farmer, pozdrów. Cześć, szalony. Ile? 30, 40? 40 sztuk. Jest na licytację za złotówkę. Za złotówkę. Czyli za 4 złote 40 sztuk. Opłaca się, nie? No. A co to? Ja nie chcę pieniędzy, tylko po prostu w dobre ręce, żeby poszły. No, żeby nie narosł czasem, nie? No, bo to są ozdobne gołębie i mieszane jest z ozdobny z... A no właśnie, one się trochę pomieszały, nie? Ale dużo jest pocztowych. Ale trochę się pomieszały właśnie, nie? Tak, ale dużo pocztowych. On masz parę tych ciemniejszych ozdobne. A ten jasny, brązowy to jest pomieszany z ozdobnym. Aha. Także zapraszam, jeśli ktoś by chciał gołębie. Są różne. One się po prostu nam pomieszały trochę, bo mama kupowała w Stargardzie na rynku takie typowo jakieś takie typowo rasowe, takie śmieszne były w ogóle. Każdy był inny. Teraz no minął rok, dwa, półtora roku minęło, jak już nie kupuję ich, to się troszeczkę wymieszały. No, ale to są naprawdę fajne gołąbki. Narosł ani jednego w sumie nie zabiliśmy, bo szkoda nam. Trochę narosł. Za ładne są po prostu. No są za ładne. Ten mi się podoba, pudzian. To jest ten taki jak w tym. W tej bajce. Tam był taki gołąb. Taki była bajka o tych gołębiach. Fajna, kiedyś oglądałem. To jest ten sam taki napakowany. Taki rycerz. Kurde.
No i tyle o gołąbkach. Mama powiedziała, że odda te gołębie, także zapraszam was tutaj. Odezwijcie się na Facebooka. Wysyłać nie wyślę, raczej pocztą. Bo będzie ciężko, żeby doleciał sam. A w paczce może kipnąć, więc później mi oskarżą, że ekolodzy, że ten, że się mszczę nad ptaszkami tym razem. Znaczy tym razem. Że ogólnie. Bo jak nad świniami, krowami się nie mścimy, to i mamy... Ale idą. Jak jastrzębie. A jak jastrząb jest, to tylko pióra. Lecą. No. Dobra. O! Tu jeszcze zrobimy krótki filmik dla pozdrowianka, oczywiście dla szalonego farmera. Szalony farmer chciał, żebym tutaj pokazał wam, co mam za zwierzęta, drapieżniki w tym kurniku. No to zaraz, słuchajcie jednego drapieżnika. No, on już wie, że idę. Wypadł. O, są szalone gęsi. Niestety chlapa jest. Kury nioski mamy na jajka, mamy własne jajka. Jak widzicie, kury z szybkiego wybiegu. Bo one są zawsze szybkie. Cip. O, to są bestie. On, ten wredny jeden, ten klakson, to mnie zawsze atakował. Menda jedna. Ciekawe czy się... Nie chcę atakować. Zawsze mnie atakował, teraz mu się coś odwidziało. Pyle. No. Chodźcie, pokażcie się. Pyle. Eddie gania z kamerą te gęsi. Kurde. Co się dzieje? Cip. Nie chcą, to jakieś dzikie. O, kogut, kaczka francuska. Fa. Kogut, to. Wszystkie się boją tej kamery, nie wiem o co tu chodzi. Nie wiem dlaczego się boją tej kamery. Przecież ona nie jest taka groźna chyba, nie? A, co do kombajnu. Oczywiście już nie jest na sprzedaż. Przemyśleliśmy sprawę, prawdopodobnie to zależy oczywiście od budżetu. Jeśli wygospodarujemy na naprawę silnika trochę pieniążków, to zrobimy remont tego silnika, bo remont będzie trochę kurka wodna. Myślimy, że tak 15 tysięcy to jest chyba minimum w ten silnik włożyć, żeby ten kombajn ożywić. No i tak to wygląda. Tak, zwierzątka widzicie, u mnie są. No co, na wolnym wybiegu tu mają, tutaj sobie siedzą robaki, o, drapią sobie, żarcie mają, ziemniaczki jadalne, pszeniczka, żytko, nie, żytka nie ma, pszeniczka, nie wiem co to dziadek daje, ale tu daje to co najlepsze i najzdrowsze i mamy z tego jajeczka takie od tych kurek, bardzo dobre, jajecznica jest normalnie miodzie, żółciutka, fajna, to są najlepsze jajeczka właśnie od gospodarza. A poza tym mamy jajka na sprzedaż, bo już nam nanosiły tyle tych jajek, że nie mamy co z nimi za bardzo robić. Więc jakby ktoś chciał tutaj z okolicy jajka od gospodarza, no to są. Tak samo ziemniaki też mamy tutaj spod domu. Jeszcze będziemy mieli wiosną cebulkę i się grubo zastanawiam nad porą, buraczkiem, już pod warzywnictwo troszeczkę, ale tylko tak wiecie. Skromnie, po tonie, po dwie każdej rzeczy. Sałaty nie, znaczy sałaty nie będzie to chyba ten, bo sałatą to niezbyt. Dobra, to tyle na dzisiaj. Zrobię wam taki przerywnik między tym szaleństwem całym związanym z Rosselmaszem. I tyle, dobra, trzymajcie się. Jeszcze nakręcę wam, o, na następny dzień nakręcę wam trochę o kopaczce. Pokażę co i jak. Dlaczego kopaczka, dlaczego nie kombajn ze zbiornikiem, tylko kopaczka wpadła na nią. To wam opowiem w następnym odcinku. Dzisiaj macie odcinek z zwierzyny. No z kur, no. Ogólnie gołębie, kury. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Jutro święto, dzisiaj idziemy z bratem opijać nie heder, tylko cały kombajn.
Także dzisiaj będzie ciekawie. Nie, no nie będziemy przesadzać oczywiście, żeby jutro się jakoś w miarę normalnie wstać. Mam nadzieję. Trzymajcie się. 5 gram odlecieć sam w krainę zapomnienia, ko jedno w głowie mam. Koksu 5 gram odlecieć sam w krainę zapomnienia, w głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgiel. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram odlecieć sam w krainę zapomnienia, w głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgorz. Tylko jedno w głowie mam, tylko jedno w głowie mam, tylko jedno w głowie mam, bo wiedzie biały węgorz. Tylko jedno w głowie mam, to 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 w tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram odlecieć sam w krainę zapomnienia. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram sam, bo wiedzie biały węgorz. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram odlecieć sam w krainę zapomnienia. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram odlecieć sam, bo wiedzie biały węgorz. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram odlecieć sam w krainę zapomnienia. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram odlecieć sam, wiedzie biały węgorz. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram odlecieć sam w krainę zapomnienia, w głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgorz. Tylko jedno w głowie mam, tylko jedno w głowie mam, tylko jedno w głowie mam, bo wiedzie biały węgorz. Tylko jedno w głowie mam, jedno w głowie mam, jedno w głowie mam, jedno w głowie. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram odlecieć sam w krainę zapomnienia. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram odlecieć sam, bo wiedzie biały węgorz. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram odlecieć sam w krainę zapomnienia. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram odlecieć sam, bo wiedzie biały węgorz. Powiedzie biały węgorz. Powiedzie biały węgorz. Powiedzie biały węgorz.